To jest kampania marzeń dla mnie, naprawdę, bo nie ma dobrej kuchni polskiej bez wieprzowiny oraz drobiu. Ja sobie nie wyobrażam, jak kiedy ja byłem mały, to drób i wieprzowina była codziennie, na każdym stole. Innego mięsa po prostu nie było. I według mnie to jest nasza tradycja, jedzenie wieprzowiny oraz drobiu. Ja pamiętam jeszcze, jak moi sąsiedzi hodowali sami świnkę, hodowali sami kury, każdy nie gdzieś tam chodził, robił coś i piękne było to, że jak przykładaliśmy się do hodowli takiej domowej, prostej, normalnej, gdzie ludzie naprawdę dbali o te zwierzęta, to nigdy nic nie wyrzucali. Za każdym razem, kiedy przychodziło świniobicie, każda część była wykorzystywana. I nikt nic nie wyrzucał. Kości były gotowane, z kości robiło się wywary. No teraz troszeczkę czasy się zmieniły. Później nadeszły takie czasy, kiedy każdy patrzył, gdzie tu można dostać tańszy produkt za niewielkie pieniądze. Teraz mamy klienta takiego, który stawia największy nacisk na jakość produktu. I to jest chyba najlepsze, bo nawet jeżeli dostaniemy najlepszy przepis kulinarny, wykorzystamy najlepsze metody, ale mamy złej jakości mięso, to schabowy będzie twardy, schabowy będzie niedobry. I tutaj właśnie za plecami tych najlepszych kucharzy, szefów kuchni stoją przede wszystkim rolnicy i dobry hodowcy i dobry produkt. Jeżeli mamy dobry produkt, to wystarczy tylko kilka fajnych sztuczek i możemy zrobić z tego niesamowite danie. Tutaj najlepszym przykładem są Włosi, którzy naprawdę za każdym razem robią proste rzeczy, ale oni największy nacisk stawiają na produkt. W tym roku zaskoczymy na pewno. Będziemy mieli wiele okazji do tego, żeby pokazać moim widzom, moim subskrybentom, jak prawidłowo przygotować rzeczy. Na pewno duży nacisk będę stawiał też na przepisy kulinarne. Będziemy poznawać nie tylko polskie, starodawne przepisy, żeby odkryć naszą tożsamość kulinarną jeszcze raz, ale przede wszystkim chciałbym duży nacisk stawiać na technikę przygotowania pewnych rzeczy, bo w zeszłym roku na przykład to mi się bardzo sprawdziło. Pokazałem, że marynowanie mięsa na majową karkówkę nie musi odbywać się w hektolitrach oleju czy tłuszczu, tylko wystarczy naprawdę kilka fajnych przypraw, kilka delikatnych dodatków i pilnowanie temperatury mięsa, które jest w środku, żeby ta karkówka nie była przesuszona, żeby była delikatna, miękka i soczysta. Czyli ja w tym roku kupiłem sobie kilka takich pierwszych książek prawdziwych, kulinarnych, żeby poznać przepisy, które kiedyś były. Bo my dość często kojarzymy tradycyjną kuchnię śląską właśnie z schabowym albo z przepisami, które były wykonywane podczas komuny. A rzadko kiedy mamy okazję sprawdzić, co jadano w 1780 roku, kiedy powstała pierwsza książka kucharska. Compendium Herculorum. Dokładnie. Jest dużo takich fajnych książek i warto czerpać wiedzę właśnie z nich i zobaczyć, co jadali nasi przodkowie. My tego nie wiemy, bo skąd mamy wiedzieć, bo nie żyliśmy w tamtych czasach, prawda? A polska kuchnia naprawdę była bogata nie tylko w mięso, ale też w przyprawy. Muszę powiedzieć, że na pewno, jeżeli chodzi o wieprzowinę i drób, to w Polsce, Polska wcale nie odbiega od tej jakości. Oczywiście za granicą mamy też inne cięcia, zupełnie to mięso inaczej wygląda poprzez inny podział tuszy wieprzowej, ale jeżeli chodzi o wołowinę, no to jest jeszcze tutaj dużo do zrobienia. My nie jesteśmy przyzwyczajeni jeszcze aż tak bardzo jak na przykład Anglicy do jedzenia steków albo baraniny.
jagnięciny. Takie rarytasy, to jest mięso, które jest rarytasem dla nas. Jeżeli chodzi o wieprzowinę, to naprawdę mamy przepyszne mięso i nawet ja wolałem, jak przyjeżdżałem na wakacje do Polski, to pierwsze co to karkówka, żeberka, jakieś takie fajne mięso wieprzowe, które na zachodzie nie jest zbyt cenionym mięsem, szczerze mówiąc.